perspektywa praw człowieka w rozwoju, a prawo do żywności i walka z głodem. Bardzo, bardzo długi temat i bardzo szeroki. Mam nadzieję, że będę mógł opowiedzieć o tym, co Was najbardziej interesuje. Dlatego też jeszcze raz powtórzę, że bardzo dobrze widziane jest zadawanie pytań. Będzie też szansa również na sam końcu. Pokażę, jakie mamy dzisiaj tematy, które no, zaledwie zarysuję, ale pomogą one w stworzeniu bardzo spójnego, całościowego obrazu tego naszego tematu głównego. I po kolei pojawią się takie pojęcia jak perspektywa praw człowieka w rozwoju, prawa człowieka, rozwój, chwileczkę na ten temat, czym on jest, oczywiście w kontekście również prawa do żywności, prawo do rozwoju, chwileczkę wspomnimy o współpracy rozwojowej, której ja osobiście często bywam krytykiem, ale staram się być konstruktywnym krytykiem i dostrzegać zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. I na pewno jest to ogromny temat do dyskusji. Wreszcie będziemy rozmawiać o prawie do żywności i chwilę o światełnie żywnościowym. W zapowiedzi, w grafice zapraszającej na to webinarium specjalnie, świadomie połączyliśmy dwie perspektywy. Perspektywę globalną i tutaj temat walki z głodem na świecie jest tego przejawem, ale też w opisie napisaliśmy o tym, że my Polacy, konsumenci w Polsce spotykamy się z problemem na przykład wzrostu cen żywności, na przykład ostatnio głośny wzrost cen masła w naszych sklepach, a z drugiej strony spadkiem jakości żywności. I w ten sposób te dwie perspektywy będę próbował tutaj łączyć. Na początek, na rozgrzewkę, żeby też ten czat wypróbować, krótkie pytanie. Jakie święto dzisiaj obchodzimy? Zapraszam Was do wpisywania, jeśli ktoś słyszał albo szybko wygoogluje. No bo nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie tę 17 października na ten nasz czat o prawie do żywności i też ubóstwie. No dobrze, to pytanie, czy ktoś ma jakieś pomysły, jaki to dzisiaj dzień? No, Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Monika i Ewa. Tak, to jest obchodzona co roku data walki z ubóstwem w dzień po Światowym Dniu Żywności. I co roku stoimy przed takim dylematem, czy mówić głównie o tym, jakie są problemy z żywnością na świecie, czy choć to w kontekście no, walki z ubóstwem, bo dostępu do żywności bardzo często jest związany po prostu z ubóstwem. Bardzo dziękuję. Tutaj dwie osoby już wiedziały o tym dniu. Teraz tak, żebyśmy na dużym luzie tutaj dzisiaj razem przebywali, chcę powiedzieć, że jeśli ktoś potrzebuje bardzo szczegółowych danych i więcej informacji, to od razu chciałem polecić dwie publikacje. Tak, pierwsza z nich, specjalnie wybrałem taką starą, bo to właśnie pierwsza publikacja, którą IGO, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, wydał na temat perspektywy praw człowieka. To jest z roku 2009. Ona jest jeszcze dostępna w internecie i niestety, chociaż minęło 8 lat, w dalszym ciągu jest aktualna. Druga, o wiele obszerniejsza, to jest przewodnik Perspektywa praw człowieka w programach i polityce rozwojowej. I tam na ponad 100 stronach opisaliśmy bardzo szczegółowo, jak można zastosować perspektywę praw człowieka we współpracy rozwojowej,
co szczególnie może interesować tych z Was, którzy zajmują się polityką rozwojową, ale też myślę, że to jest przydatne narzędzie dla osób w ogóle zajmujących się edukacją globalną, czy tych, które chciałyby inaczej popatrzeć na sprawy globalne, bo do tego będę Was dzisiaj na pewno zachęcał, bo będę proponował poznanie takiego podejścia, które jest zaprzeczeniem no, większości tego, co zazwyczaj słyszy się o głodzie na świecie. I tutaj takie tutaj pierwsze pytanie, żeby rozpocząć naszą rozmowę. Co jest potrzebne, by jakieś prawo zostało urzeczywistnione? Bardzo ogólne, nie definiuję, o jakie prawo chodzi. Raczej jakie warunki muszą być spełnione, żeby prawo naprawdę zostało urzeczywistnione. Proszę o pomysły, skojarzenia, niekoniecznie musi to być zwarta, wieloakapitowa odpowiedź. Wola polityczna, dziękuję Ewo. Tak, musi być zdiagnozowana potrzeba, to znaczy, że jest potrzeba realizacji tego prawa. Sankcje, to znaczy, jeśli prawo nie byłoby respektowane, to potrzebne są sankcje, żeby je wyegzekwować, o ile dobrze rozumiem odpowiedź Anety. I musi być w ogóle potrzeba takiego prawa. Tak, co tam jeszcze? Musi być świadomość społeczna, czyli edukacja. Prawo musi odpowiadać sytuacji, czy tam. Sprzyjające okoliczności, no tak, to we wszystkim życiu się przydaje. Narzędzia, by to prawo urzeczywistnić. Czy ktoś jeszcze ma jakieś skojarzenia, co jest potrzebne? A, i tutaj jeszcze nie powiedziałem świadomości społecznej, czyli edukacji, tak, żeby powstały warunki urzeczywistnienia jakiegoś prawa, no musi być świadomość. Narzędzia, coś jeszcze? Jeśli nie, to przejdę dalej i pokażę to, o czym ja myślałem, kiedy przygotowywałem się do tego webinarium. Szczególnie takie rzeczy, które, no jak widzę tutaj, wy też wymieniliście i wymieniłyście. Przykładowe odpowiedzi. I tutaj rzeczywiście świadomość i takie, no też nie tylko przeczucie, ale też jasne sformułowanie tego prawa. Czyli nie tylko takie wrażenie, że coś jest nie tak i coś trzeba by było zrobić, ale ujęcie tego w słowa, w pojęcia, które by pozwoliły to komunikować dalej. Nie tylko edukować, ale też próbować wpływać na drugie, czyli na dobrą wolę. To znaczy próbować z jednej strony zachęcać, z drugiej jest uświadomione i sformułowane, żeby zaczęło być wdrażane. No i tak, kalkulacja polityczna musi wyjść na plus. Tutaj Marta ze znajomości realiów rzecznictwa, kiedy nie tylko na dobrą wolę często nie można liczyć. No tak, ale musi być instytucja odpowiedzialna, która będzie powołana właśnie do tego, żeby to prawo było urzeczywistnione. No i tutaj taka krótka myśl na temat pomocy rozwojowej. Jak pewnie wiecie, na pomoc rozwojową co roku na świecie wydaje się ponad 150 miliardów dolarów, no astronomiczne, niewyobrażalne kwoty i te pieniądze płyną od kilkudziesięciu lat. Płyną do krajów rozwijających się. Zaznaczę też, że bardzo często nie płyną do tych najbardziej potrzebujących. Dzisiaj właśnie został wydany raport Konfederacji Concord, Europejskiej Konfederacji Organizacji zajmujących się pomocą, współpracą rozwojową, edukacją globalną, w którym czytamy, że tylko 14% pomocy rozwojowej trafia do krajów z listy krajów najuboższych.
No i dlaczego tak się dzieje, że tak ogromne sumy nie zmieniły rzeczywistości? Pamiętacie zapewne milenijne cele rozwoju. Dlaczego to działa? No pewnie dlatego, że są różne podejścia do pomocy i tutaj szczególnie chciałbym wymienić takie bardzo popularne w większości krajów wysoko rozwiniętych, również i w Polsce, podejście filantropijne. Jest ono bardzo bliskie ludzkim emocjom i ludzkim odruchom. Widzimy ludzi ubogich, kiedy dowiadujemy się na przykład w informacjach telewizyjnych, jak wielkimi nieszczęściami ludzie się spotykają. Rodzi się w nas odruch, no chciałbym coś zrobić, chciałbym jakoś pomóc. Jest to odruch solidarności. I to tak reagujemy, na tej zasadzie działają też programy fundraisingowe różnych organizacji, które właśnie odwołują się do takiego poczucia solidarności. Czasami można to nazwać miłosierdziem, czasami współczuciem. I bardzo często w ten sposób wygląda pomoc rozwojowa czy też humanitarna. Ogólnie możemy pomóc tyle, na ile chcemy. To znaczy, jeśli mam jakieś pieniądze, które chcę przeznaczyć na cel, no to podejmuję wolną decyzję, tak, przekażę na ten cel, przekonuje mnie na przykład tragedia ludzi, powiedzmy, w Afryce Wschodniej i chcę im pomóc. To jest podejście filantropijne. Z drugiej strony mamy czasem podejście, czasem związane z filantropijnym, a mianowicie takie wychodzące z poczucia wyższości. Szczególnie sprzyjają temu media, gdzie bardzo często, jak widzimy obrazki z Afryki, to najczęściej dzieci. Niekoniecznie dlatego, że faktycznie dzieci stanowią ogromną część tamtejszych społeczeństw, ale dlatego, że ładnie wdają i też pojawia się wtedy w nas takie skojarzenie, no ci Afrykańczycy to w ogóle są tak jak dzieci, nie radzą sobie, nie potrafią zbudować sprawnych państw, które by zatroszczyły się o swoich ubogich, nie potrafią prowadzić handlu międzynarodowego, no więc my no, jesteśmy za nich odpowiedzialni. No i właśnie w ten sposób rodzi się tutaj poczucie wyższości. My nie tylko mamy lepiej, ale my też zasłużyliśmy na to, co dobrego mamy i wtedy przy zastosowaniu tego podejścia filantropijnego po prostu dzielimy się tym, co mamy. Jak ja tutaj nie chcę i staram się nie oceniać takiego podejścia, bo bardzo często ono jest no, przejawem ludzkiej solidarności. Ale podkreślam jeden fakt, że tak jak popatrzymy na ten, który tutaj mamy, to co jest potrzebne, żeby jakieś prawo zostało urzeczywistnione w takim podejściu filantropijnym nie występuje. Są też inne podejścia, na przykład podejście walki politycznej. Jak ktoś z Państwa był na przykład w jednym z krajów afrykańskich, to mógł bardzo szybko usłyszeć o tym, że nawet w kierunku Polaka czy Polki, wy Europejczycy jesteście kolonizatorami, musimy się od Was wyzwolić, bo mamy postkolonializm. I to jest już język walki politycznej, który oczywiście nie jest podejściem filantropijnym, jest innym sposobem na to, jak należy sobie pomagać. Może kraje rozwijające się powinny wzajemnie sobie pomagać w ramach walki politycznej z bogatym Zachodem, czy bogatą co. Dzień dobry, witamy Dobrosławę z Katowic. No i są różne podejścia, jeśli by Was to zainteresowało, to ja tutaj pokażę może do kamery taką książeczkę, którą napisałem 6 lat temu, nie wiem czy widać, o może tak pod światło. Ja napiszę jej tytuł zaraz. Dobrze, jej tytuł to Kierunek Południe, gdzie szukać źródeł. 6 lat temu ją napisałem, ale ona w dalszym ciągu pozostaje aktualna. Bardzo ją łatwo znaleźć w internecie, wystarczy w wyszukiwarce wpisać Kierunek Południe IGO. Tam jest więcej na temat różnych typów pomocy, jak do tego podchodzą różni ludzie, różne organizacje z południa. Przechodzę do następnego slajdu.
w którym jest najprostsze przedstawienie źródeł, skąd się wzięła ta koncepcja perspektywy praw człowieka w rozwoju. No i to jest dość oczywiste. Jest to połączenie dwóch obszarów zainteresowania organizacji, z jednej strony prawami człowieka, z drugiej strony rozwojem. No i tutaj trzeba zrobić bardzo ważne zastrzeżenie, a mianowicie, zmienił się slajd, jest nowy, a mianowicie po pierwsze, jeśli chodzi o prawa człowieka, to w tym podejściu mówimy o wszystkich prawach człowieka, czyli zarówno obywatelskich, politycznych, ale też gospodarczych, społecznych, kulturalnych, dotyczących środowiska itd. I zarówno w podejściu indywidualnym, jak i zbiorowym. Dlaczego tutaj zaznaczyłem to na czerwono? Dlatego, że przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, kiedy koncepcja praw człowieka zaistniała i się rozwijała, bardzo często mówiono głównie o pierwszych generacjach praw człowieka, czyli tych, które odnosiły się do praw obywatelskich i politycznych. Natomiast wtedy, gdy perspektywa praw człowieka pojawiła się jako bardzo konkretna koncepcja omawiana na forum międzynarodowym, wtedy już myślenie o prawach człowieka dojrzało do tego, żeby uwzględnić wszystkie prawa człowieka, a więc również i te gospodarcze, społeczne, kulturalne. I jak się zapewne domyślacie, kwestia prawa do żywności, o którym będziemy mówić, no to jest tak samo prawo człowieka jak inne, chociaż no bardziej należy do kategorii praw gospodarczych, chociaż oczywiście ma związki ze wszystkimi innymi. A więc tak, ta koncepcja bierze się z nurtu praw człowieka i też organizacje, które ją promowały, takie jak Amnesty International czy Human Rights Watch, też zmieniły swoje podejście, właśnie rozszerzyły spektrum swojego rozumienia, poglądu praw człowieka właśnie o te prawa, o których wcześniej mniej mówił. No i jeśli chodzi o rozwój, to rozwój rozumiany inaczej niż to bardzo często rozumie się, gdy czytamy gazety w Polsce, a mianowicie coś znacznie więcej niż rozwój gospodarczy. I co to może być, to sobie porozmawiamy, a teraz przejdźmy dalej do takiego pierwszego sposobu wyjaśnienia, czym jest perspektywa praw człowieka w rozwoju. Takie bardzo krótkie zdanie, które wprowadza do tej koncepcji. Prawa to są roszczenia, które posiadają przypisane im powinności. To znaczy, z jednej strony ktoś ma jakieś roszczenia i z tych roszczeń wynikają bezpośrednio powinności, czyjeś powinności. I tutaj na takim bardzo klarownym przykładzie. Jeżeli jakaś osoba, nazwijmy A, posiada jakieś prawo, powiedzmy X, to wówczas musi istnieć taka instytucja, powiedzmy B, która ma obowiązek zaopatrzenia tej osoby A w prawo X. Jeżeli to tak wygląda jak trochę jak matematyczne i najlepiej tak to rozumieć. To znaczy, że jeśli musi być prawo, to jeżeli istnieje jakieś prawo, to musi być taka instytucja, która je zapewnia. Jeśli nie będzie takiej instytucji, to wtedy wiadomo, że coś nie będzie działać. To jest bardzo proste ujęcie, które zastosował w 1999 roku ubiegłego wieku Amartya Sen, noblista z dziedziny ekonomii. Taka postać, na którą też powołujemy się w tej książce Kierunek Południe, o której wcześniej mówiłem. On rzeczywiście w bardzo prosty, przekonujący sposób przedstawia, jak można by było sprawić, żeby prawa człowieka, również te
dotyczące spraw nie tylko obywatelskich i politycznych były realizowane. Bardzo zachęcam do lektury. Tutaj jest angielski tytuł jego publikacji, po polsku Rozwój i Wolność. Książka niestety dostępna tylko w antykwariatach czy na Allegro. Ja mam sam jeden egzemplarz, którego strzegam, bo bardzo trudno tę książkę dostać, ale bardzo, bardzo zachęcam, jeśli komuś by się udało. I wtedy po przeczytaniu tej książki na pewno całkiem inaczej patrzycie na to, co właśnie pisze się na stronach ekonomicznych polskich gazet, kiedy bardzo często rozwój utożsamia się bezpośrednio ze wzrostem ekonomicznym. Jest takie ironiczne określenie, tak powiedzenie, że w takiej koncepcji również i to, czym więcej produkuje się trumien, też jest rozumiane jako rozwój, dlatego że no, skoro ktoś produkuje trumny, je sprzedaje, no to wtedy gospodarka się rozwija. I to jest właśnie no, takie ironiczne pokazanie, jak bardzo złudne jest utożsamienie rozwoju ze wzrostem gospodarczym. Oczywiście nie jest to jedyne rozumienie rozwoju tych definicji, mnóstwo. Ja tutaj jedną przytaczam, która szczególnie jest przydatna dla naszych dzisiejszych rozważań. No i właśnie, czym jest ten rozwój w tym ujęciu, gdzie właśnie musi istnieć instytucja B, która zaopatrzy A w jego prawo. No i tutaj właśnie takie bardzo krótkie przyczynki. To nie tylko rozwój ekonomiczny powinien sprzyjać realizacji innych praw człowieka, a więc nie jest wyrwany z kontekstu, nie jest wyrwany z tego, jak w ogóle prawa człowieka są przestrzegane. Tutaj mamy taki ciekawy przypadek, kiedy następuje na przykład rozwój ekonomiczny, ale w warunkach dyktatury. Czy to można nazwać rozwojem? No, Amartya Sen na ten temat jasno mówi, no, że to jest tylko częściowy rozwój. No bo rozwój to zwiększanie możliwości wyborów ludzkich i możliwości decydowania o swoim życiu. No, taka bardzo prosta koncepcja, ale widać tutaj, że w niej tak naprawdę nie ma ekonomii, nie ma dolarów, nie ma pieniędzy. Chociaż oczywiście, czym więcej mamy pieniędzy, tym więcej mamy możliwości. Proszę zauważyć, że tutaj takie sprawy jak równouprawnienie, jak równe prawa dla kobiet i mężczyzn też w takiej definicji rozwoju się zawierają, no bo gdy kobiety i mężczyźni nie mają równych praw, no to też nie mają równych możliwości rozwoju, nie mają równych możliwości wyborów ludzkich. Bo córka może musi zostać w domu i nie może iść do szkoły, a syn może. A więc o wiele bardziej wydaje mi się przydatna definicja niż to, co zazwyczaj się słyszy, to znaczy rozwój jako wzrost gospodarczy. No i inny sposób, jak można perspektywę praw człowieka rozumieć. Jeśli istnieje praw człowieka, no to mamy taką sytuację właśnie tego A i B. Z jednej strony jest to B z poprzedniego przykładu, a więc instytucja, która jest zobowiązana do urzeczywistnienia praw człowieka i jest ten A, ten, który ma to prawo człowieka. Jak to działa, przedstawiam na następnym slajdzie, czyli wychodząc od lewego górnego kwadratu, jest ta instytucja i co ona, do czego jest zobowiązana? Do trzech rzeczy, żeby przestrzegać, chronić i promować prawa. To chociaż są podobne określenia, to jednak one całkiem co innego znaczą. Przestrzegać, czyli w swoim działaniu urzeczywistniać to prawo, nie łamać go. Z drugiej strony chronić, a więc zapewniać, że inne podmioty będą przestrzegać tego prawa. Tutaj szczególnie ciekawy przypadek jest w sytuacji w dobie globalizacji, kiedy coraz większą
potęgę mają korporacje międzynarodowe, które często są silniejsze, bardziej potężne od jednego państwa. Szczególnie gdy mówimy o krajach globalnego południa, które mają słabe struktury państwowe, a działa tam potężny inwestor, międzynarodowa firma. I teraz rolą państwa w takiej sytuacji jest nie tylko samemu przestrzegać tych praw człowieka, z czym często bywają problemy. Weźmy przykład Etiopii, Tanzanii czy Ugandy, gdzie dochodzi do masowego, przymusowego przesiedlania ludności wiejskiej, aby zwolnić tereny na inwestycje. I tutaj, o ile, a najczęściej tak jest, jest to przy pomocy czy przy udziale instytucji państwowych, no to mamy tutaj ten pierwszy przypadek, kiedy ta instytucja nie przestrzega praw człowieka. Ale wyobraźmy sobie taką bardzo częstą zresztą sytuację, kiedy to nie państwo chronie prawa człowieka, ale jakiś inny aktor. Bardzo polecam, jest to pod ogromnym wrażeniem, książek Artura Rymosławskiego, czy przedostatnia Śmi w Amazonii, czy ostatnia Wykluczeni, gdzie on no, wielkimi garściami podaje przykłady sytuacji, gdzie co prawda to nie struktury państwowe dokonują łamania człowieka, ale dzieje się to przy co najmniej ich biernej akceptacji czy obojętności. No i po trzecie, te instytucje zobowiązane są też promować te prawa, a więc jasno opowiadać się za nimi, edukować na ten temat, uwzględnić te prawa w różnych swoich działaniach proaktywnie. Przechodzimy do prawego dolnego kwadratu, gdzie właśnie, skoro ta instytucja przestrzega, chroni i promuje prawa człowieka, wobec kogo? Wobec no właśnie tego, który jest posiadaczem tych praw. Czyli no zaraz sobie porozmawiamy, kto to może być, ale człowiek. No i znowu, aby zamknąć ten cykl, ci posiadacze praw człowieka mogą i często domagają się realizacji swoich praw. Od kogo? I tu wracamy do samego początku, od tej instytucji zobowiązanej do urzeczywistnienia tych praw. Mam nadzieję, że to jest taki prosty i łatwy do przekazywania dalej sposób wyjaśnienia, czym jest perspektywa praw człowieka w rozwoju, bo wszystko, co powiem dalej, to tak naprawdę jest bezpośrednia konsekwencja tego obrazka. I tutaj też powiem, że to nie ja go wymyśliłem, zaczerpnąłem go ze strony internetowej szwedzkiej agencji do spraw pomocy rozwojowej, SIDA. I to jest jeden z takich krajów, który bardzo aktywnie wdraża perspektywę praw człowieka w swojej współpracy rozwojowej. I tu ważne pojęcie upodmiotowienie, z angielska empowerment. Na samym końcu będziemy mieli taki studium przypadku, na którym będziemy mogli sobie trochę porozmawiać o tym, jak w praktyce mogą wyglądać programy pomocowe. Tutaj słyszę, że głos ginie czasem. Miejmy nadzieję, że się to nie będzie powtarzać, a ja postaram się też mówić wolniej, bo nie wiem, czy to nie wpływa na to ginięcie głosu. No i teraz, jak już mamy tę koncepcję perspektywy człowieka w rozwoju, też powiem, tak używamy często angielskiego skrótu, po polsku by ten skrót się przeczytało HRBA, to jest od angielskiego nazwy, czyli Human Rights Based Approach, czasem dodaje się to development, czyli właśnie podejście z perspektywy praw człowieka do rozwoju. Tutaj wykluczonych Elżbieta poleca, no ja jeszcze raz polecę, bardzo, bardzo dobra książka. Też dlatego, że pokazuje, co my mamy wspólnego, my Polacy mamy wspólnego z tymi różnymi tragediami, które dzieją się w Ameryce Łacińskiej, czy też w Palestynie, bo to są kraje, w tej książce pisze. No i teraz mamy taką ankietę,
Z takim pytaniem. Jak myślicie, które z niżej wymienionych instytucji i organizacji wdrażają HRBA, czyli właśnie perspektywę praw człowieka w rozwoju? Prosimy zaznaczyć wszystkie, które pasują, tam gdzie uważacie, tutaj jest czas na aktywność waszą. Bardzo zachęcam wszystkich do skorzystania z pisania. Już dwie osoby, trzy osoby już zaznaczają. Co ma najwięcej głosów na razie tutaj też aż. Najwięcej głosów to będzie miało chyba to, co będzie zamazane, nie? No tak, tylko jak to odczytamy? No a ja mam to w notatkach, to odczytam. Okej, okay, dobrze. Tutaj się pojawiło, że Szwedzi, że Słowacy. ILO to jest skrót od angielskiej nazwy Światowej Organizacji Pracy. UNDP, Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju. No, aha, i jeszcze takie oczywiście wyjaśnienie, że nie ma czegoś takiego jak szwedzka pomoc czy brytyjska pomoc, tylko napisałem to, żeby tutaj nie mnożyć mało zrozumiałych skrótów, tak jak mamy polska pomoc, czyli program realizowany przez polski rząd, poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pomocy i współpracy rozwojowej, tak samo oczywiście w innych krajach, czy europejskich, czy innych krajach wysoko rozwiniętych są takie same programy. W przypadku Szwecji podałem nazwę agendy wcześniej, ale też to jest w przypadku no, tak naprawdę każdego kraju wysoko rozwiniętego, gdzie istnieje albo agenda specjalna rządowa, albo ministerstwo wręcz. Trzy ostatnie to są organizacje pozarządowe Oxfam, Care i CNAIL. Wydaje się, że tutaj najwięcej głosów zbierają agendy ONZ-u na samej górze, trochę, no wyraźnie mniej agendy rządów poszczególnych. Cztery przykładowe są wymienione. Tutaj UNICEF ktoś zaznaczył, UNDP. Też są przynajmniej po dwa czy trzy głosy, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Nie wiem, chyba nikt brytyjskiego DFID, czyli Departamentu Współpracy Rozwojowej nie zaznaczył. Ktoś będzie chciał to zaznaczyć. No dobrze. Czy to jakaś sugestia, że powinniśmy? No ja wiem, mogę trochę podpowiedzieć, dlaczego nie. Dobrze, wracamy do prezentacji. Mamy pogląd pewien, tak? Okej, okay, powiemy to no tutaj rozwiązanie tej zagadki jest takie, że no wszystkie z wyjątkiem słowackiej pomocy realizują to nastawienie i to nie są absolutnie wszystkie kraje czy takie instytucje realizują perspektywę praw człowieka w rozwoju, bo są to jeszcze na przykład Austria, Dania, Niemcy. No i w ogóle, i tutaj odwołam się trochę do dokumentów, w 2014 roku na spotkaniu na szczycie ministrów do spraw współpracy rozwojowej zostało w ramach Unii Europejskiej przyjęta właśnie perspektywa praw człowieka jako rekomendowana dla wszystkich krajów członkowskich. Na tamtym spotkaniu w 2014 roku oczywiście był polski wiceminister spraw zagranicznych, czyli ta osoba, która w rządzie odpowiedzialna jest za współpracę rozwojową, a więc no, możemy z całą stanowczością powiedzieć, że również Polska sama zobowiązała się poprzez działania polskiego rządu do realizacji perspektywy praw człowieka w rozwoju. No i teraz, no i oczywiście mamy tutaj też dokumenty na forum ONZ-u, w różnych grupach roboczych specjalistów zajmujących się współpracą rozwojową. Oczywiście nie jest to termin nowy i tak jak pokazywałem naszą publikację najstarszą z 2009 roku na temat, to wiemy, że to podejście absolutnie nie jest nowe. Ono
dojrzewało. W 1993 roku się bardzo konkretnie ujawniło w ramach deklaracji wiedeńskiej, no i potem rozwijało się. Bardzo aktywne w tej sprawie są organy pozarządowe, ale tak jak powiedziałem również na forum Unii Europejskiej, ta sprawa no, została jakoś przesądzona. No i teraz, jak to wszystko ma się do prawa do żywności? Przejdę do następnego tematu. No właśnie, jak to się może mieć do tego prawa? Żeby zrobić taki wstęp, powiązać jedno z drugim, zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmiku. Może część z Was już go zna, wiem, że niektórzy i niektóre znają, ale 3 minuty spróbujmy na to poświęcić. Filmik Strzeg Głód, gdzie tłumaczymy, jak na te sprawy można patrzeć. No dobrze. 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jak to możliwe, że ludzkość, która jest w stanie polecieć na Księżyc, wydać niemal 2 biliony dolarów na ratowanie banków i co roku przeznaczać miliardy dolarów na zbrojenia, nie jest w stanie poradzić sobie ze zjawiskiem głodu? Dlaczego co 7 osoba na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia? Skąd się bierze głód? Najpilniej strzeżona tajemnica XXI wieku. Pod koniec XVIII wieku Thomas Robert Malthus stwierdził, że głód jest zjawiskiem nieuniknionym, ponieważ liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności w arytmetycznym. Przez wiele lat jego teza stanowiła dla klas rządzących zwolnienie z moralnego obowiązku walki z głodem jako zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym. Dziś wiadomo, że Malthus się pomylił. Obecnie ilość produkowanej na świecie żywności mogłaby wykarmić niemalże 2 planety. Rację miał za to Mahatma Gandhi, który powiedział, że ludzkość dysponuje zasobami, by zaspokoić potrzeby wszystkich, natomiast nie posiada wystarczających środków na to, by zaspokoić ludzką chciwość. Głód nie jest zjawiskiem naturalnym. Głód jest konsekwencją decyzji politycznych i ekonomicznych. Co 7 człowiek na świecie cierpi z powodu niedożywienia i głodu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są strukturalne, nie losowe. Niedożywienie i głód dotykają przede wszystkim ludzi najbiedniejszych w krajach globalnego południa. Większość osób cierpiących głód to drobni rolnicy, którzy zostali wypchnięci z rynku. 60% z nich to kobiety. Dzieje się tak dlatego, że rządy krajów globalnej północy pomagają swoim rolnikom i przekazują im dotacje, dzięki czemu mogą oni sprzedawać dużo taniej swoje produkty w krajach globalnego południa. Każdego roku kraje wysoko uprzemysłowione subsydiują rolnictwo sumą ponad 260 miliardów euro. Dopłaty są najczęściej proporcjonalne do wielkości produkcji rolnej. Sprawia to, że największymi ich beneficjentami są wielcy plantatorzy i spółki. Ich działania na rynku międzynarodowym powodują upadek rolnictwa w krajach globalnego południa, tym samym przyczyniając się do wzrostu liczby osób cierpiących głód. Weźmy na przykład handel bananami. 80% światowego obrotu bananami jest pod kontrolą zaledwie 3 spółek. Większość zysku wypracowanego z produkcji bananów w krajach globalnego południa transferowana jest do krajów północy. Rolnicy z południa dostają bardzo niewielką część tego, co my płacimy w sklepie za wytworzone przez nich dobra. To samo dotyczy przemysłu mleczarskiego. Choć trudno w to uwierzyć, mleko importowane m.in. z Europy, na przykład w formie mleka w proszku, jest tańsze od tego, które produkuje się na miejscu w krajach globalnego południa. Dzieje się tak z powodu pomocy finansowej w wysokości 15 miliardów dolarów, którą hodowcy w krajach północy otrzymują od swoich rządów. Dzięki temu mogą eksportować mleko do krajów południa i sprzedawać je tam po niższej cenie. Spekulacje. Na giełdach produktów rolnych giganci przemysłu spożywczego z budżetami większymi niż niejedno państwo dyktują własne ceny poszczególnych produktów. Ponadto liberalizacja sektora finansowego doprowadziła do tego, że kontraktami na żywność zainteresowali się spekulanci. Udział graczy niehandlowych na rynkach spożywczych w niektórych sektorach przekracza już 50%.
W przeciwieństwie do rolników, spekulantom nie zależy na stabilności cen, ale na ich gwałtownych wahaniach. W krajach wysoko uprzemysłowionych zaledwie 15% dochodu gospodarstw domowych przeznaczanych jest na żywność. Osoby ubogie w krajach globalnego południa na jedzenie przeznaczają średnio aż 85% swojego budżetu. Dlatego też są tak bardzo wrażliwe na zmiany cen żywności. Cena chleba i miski ryżu nie może być ustalana w wyniku giełdowych spekulacji. Żywność nie jest zwykłym towarem. Żywność jest dobrem absolutnie koniecznym do przeżycia. Głód bierze się z prowadzonej przez człowieka polityki, a zatem może być przez człowieka pokonany i wykorzeniony. Więcej informacji na igo.org.pl. No i takie pytanie, które po obejrzeniu tego filmu powinniśmy sobie zadać, a mianowicie w czym tkwi problem? Jeżeli mamy prawie 800 milionów ludzi cierpiących głód, niedożywienie, ta liczba się waha, czasem dochodzi do miliarda w wyniku obniżania się sytuacji gospodarczej w różnych krajach. I tak naprawdę, okrutnie mówiąc, co za różnica 100 milionów więcej czy 100 milionów mniej, kiedy mówimy tu o takich liczbach, które no tak naprawdę większości z nas trudno sobie wyobrazić, jak dużo ludzi cierpi głód na świecie. Spróbujmy teraz odpowiedzieć sobie właśnie w kontekście perspektywy praw człowieka w rozwoju, po tym, co zobaczyliśmy w filmie, w czym tkwi problem. Jak możemy powiązać nastawienie odwołujące się do instytucji, które powinny zapewnić realizację jakichś praw, do tych mechanizmów ekonomicznych, o których była mowa w filmie, a więc do subsydiów eksportowych, do generalnie kwestii związanych z handlem międzynarodowym. Jak możemy te dwie sprawy powiązać? Chciałbym Was poprosić tutaj o hasłowe wpisy na czacie, pomysły, jak te dwie sprawy możemy ze sobą powiązać, żeby odpowiedzieć na pytanie, w czym tkwi problem. Proszę, spróbujcie użyć czatu do tego, chociaż wiem, że czat nie sprzyja dłuższym wypowiedziom. No tak, zachłanność. Korupcja też. Tak, taka, no co i razy wiadomości o korupcji. Wczoraj chyba taka informacja o tym, że Shell przyznał, że wiedział, że miliard dolarów, które przekazuje rządowi nigeryjskiemu, wcale nie szły do tego rządu, tylko na prywatne konto. Także przy okazji, gdy mówimy o korupcji w kontekście krajów globalnego południa, zawsze warto pamiętać, że są dwie strony, ten, który bierze, ale też ten, który daje. I żeby wyeliminować korupcję, trzeba działać po obydwu stronach. Ale ta korupcja też. Nastawienie na zyski, brak dobrej woli, pieniądz rządzi światem, nierówna dystrybucja żywności, zamknięte kasty, brak koordynacji, brak nadzoru, chciwość, tak? Tam wcześniej już była zachłanność, interes wielkich firm. I znowu chciwość, tak, to słowo klucz tutaj, czy też kapitalizm. No i teraz, no dobrze, ale jak zastosować tę naszą wiedzę o perspektywie praw człowieka, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie dla tego problemu głodu na świecie? No, chciwość ludzi, no musielibyśmy ogromną ogólnoświatową akcję edukacyjną podjąć, a i tak pewnie niektórzy pozostaliby chciwi. Przy okazji, jak ktoś nie widział, bardzo polecam film Chciwość, no można zobaczyć w internecie. Akurat na przykładzie systemu finansowego pokazuje, jak działają różne mechanizmy, ale jak ktoś jest zainteresowany, a widzę, że to pojęcie tutaj robi furorę, to bardzo, bardzo polecam.
Czyli jak możemy zastosować wiedzę o perspektywie praw człowieka, aby znaleźć jakieś przyczynki do rozwiązania problemu głodu na świecie. I ja proponuję tutaj, żebyśmy założyli, że edukacją tych chciwych albo małych dzieci no nie wszystko załatwimy. Można tak, to jest, można mówić o tym, zachęcać do zgłębienia tematu, a więc też propozycja wydaje mi się edukacyjna, chociaż jak będzie dużo nas, którzy o tym wiedzą, niektórzy z nas będą no, nawet oburzeni, tak oburzony, więc to już jest przyczynek do tego, żeby naciskać na decydentów również. Jest solidarność, rozszerzenie rozumienia pojęcia my, i na tym oparte myślenie o dobru wspólnym, tak? Czyli zakładamy, że już w przeciwieństwie do tego podejścia filantropijnego nie dzielimy świata na nas i ich, to znaczy nas bogatszych, ich biedniejszych, tylko staramy się powiedzieć prostą rzecz, że skoro prawa człowieka są uniwersalne, a to jedna z cech charakterystycznych, to, no to prawa przysługują wszystkim i ich realizacja nie musi, nie powinna być uwarunkowana tym, gdzie człowiek żyje. No skoro jest człowiekiem, skoro jest coś takiego jak prawo do żywności, no to trzeba to prawo zrealizować, a więc wtedy rzeczywiście musimy rozszerzyć pojęcie my. Akcje, prowokacje, to ciekawy jestem, co to może znaczyć. Zachęcam Monikę do rozwinięcia myśli. Zmiany systemu wartości, które wymagają też zmiany pokoleniowej. No powiem, że niestety, no tak, jakoś coraz mniej wierzę w zmianę pokoleniową. Nie marnować żywności i zakaz subsydiowania. No to jest jedno z konkretnych rozwiązań. No i teraz tak, zatrzymam się przy tym, bo rzeczywiście tak inicjatywy są podejmowane i faktycznie nawet Unia Europejska wprowadziła różne zakazy subsydiowania różnych produktów przy eksporcie i to faktycznie przez chwilę działało, ale dotyczyło to wybranych produktów. A więc na rynku jednego produktu sytuacja się w krajach globalnego południa poprawiła, a w innych nie. Natomiast jest to rozwiązanie z rodzaju takich, które mają już, są już nawet nazwane w tej terminologii współpracy rozwojowej, a mianowicie tak zwana spójność polityki na rzecz rozwoju. Artykuł 208 Traktatu Lizbońskiego mówi o tym, że Unia Europejska powinna uwzględniać cele współpracy rozwojowej, a więc na przykład walkę z głodem na świecie, w kształtowaniu innych swoich polityk. A więc na przykład, kiedy mowa o polityce rolnej, o tym, jak należy subsydiować rolnictwo, no to jednym ze względów, na które powinna zwrócić uwagę Unia Europejska czy decydenci, no to jest to, jak dane rozwiązanie wpłynie na kraje, zwane kraje trzecie, czyli no te kraje, które, między innymi te kraje, które borykają się z ogromną plagą ubóstwa i głodu. Lobowanie osób wpływowych i tutaj propozycje takie jak nabywanie towarów fair trade, happeningi, performance prowokujące myślenia, kampanie społeczne, czyli takie propozycje, które mają już no, z jednej strony edukować, ale z drugiej strony też tworzyć jakiś ruch społeczny czy kampanię, która by wpływała na zmianę. No dobrze, ja chciałem tutaj przedstawić jeszcze jedną rzecz, ostatnią z takich dużych dzisiaj, a mianowicie zwrócić uwagę na problem, który może pomóc w rozwiązaniu problemu głodu właśnie też przy wykorzystaniu perspektywy praw człowieka w rozwoju. A mianowicie, przechodzimy do następnego slajdu. Chcę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę istnieją, no co najmniej istnieje wiele, ale co najmniej dwa modele produkcji, dystrybucji,
handlu, konsumpcji żywności. Na tym slajdzie wkleiłem fragment naszej infografiki, która właśnie przedstawia, jak dwa różne systemy żywnościowe, jak bardzo się ze sobą różnią. I one obydwa istniały, tak naprawdę. Kłopot w tym, że ten po lewej stronie, system przemysłowy, coraz bardziej zaczyna przeważać nad tym drugim, nad systemem zrównoważonym. I tutaj akurat na tym slajdzie ta różnica pokazana jest na przykładzie różnic w sposobie uprawy. Z jednej strony mamy produkcję intensywną, gdzie duże przemysłowe gospodarstwa rolne prowadzą intensywną i zmechanizowaną uprawę, najczęściej monokultur. Stosują syntetyczne środki ochrony roślin, jest przemysłowa hodowla zwierząt, a z drugiej strony mamy rolnictwo zrównoważone, niekoniecznie ekologiczne, niekoniecznie z certyfikatem rolnictwa ekologicznego, czyli spełniające wszystkie kryteria, takie, które zgodnie z prawem są wymagane, żeby uzyskać certyfikat, ale po prostu system bardziej zrównoważony. Może to być też rolnictwo po prostu tradycyjne, gdzie na przykład polski rolnik nie sypie tak dużo chemii, jak w systemie intensywnym, niekoniecznie dlatego, że jest taki ekologiczny, tylko dlatego, że go nie stać na przykład na to. Ale no, efekt jest taki, że w tej żywności jest mniej chemii. No i jak wejdziemy sobie na chwileczkę na stronę internetową, chciałbym ją zaprezentować, żebyśmy mogli tutaj dla zainteresowanych, żeby mogli bardziej zgłębić różnicę pomiędzy tymi dwoma systemami. Jest ten adres systemyżywnościowe.igo.org.pl. To jest ta strona, gdzie jest o wiele więcej opisane, gdzie porównane są tu dwa systemy w kilku aspektach, no, w kilkunastu wręcz. Nie tylko w jaki sposób się produkuje żywność, ale dostępu do ziemi, dostępu do nasion, sposób uprawy, o tym mówiliśmy, ale potem jak przetwarza się żywność, następnie w jaki sposób się ją przechowuje, również na wypadek klęski czy urodzaju. No i tutaj oczywiście mówimy o szczególnej wrażliwości krajów globalnego południa na różne klęski żywiołowe, susze, ulewne deszcze. No tak, tak faktycznie bywa, ale kraje te byłyby bardziej odporne na takie nieprzyjazne zjawiska pogodowe, gdyby system żywnościowy bardziej temu sprzyjał, a więc na przykład umożliwiał przechowywanie na wypadek klęski. Przechodzimy dalej, no i pakowanie, transport, aż w kierunku konsumpcji, jeszcze dystrybucja, zbieganie marnowaniu, ktoś z Was właśnie pisał o marnowaniu żywności, recykling resztek, no i na samym końcu takie podsumowanie, kto korzysta na tym systemie. Równocześnie dwóch różnych pojęć użyliśmy w jednym fragmencie obrazka, w jednym było rolnictwo zrównoważone, w drugim ekologiczne. No, nie możemy utożsamiać tych dwóch pojęć, no ale oczywiście chodzi nie tylko o rolnictwo ekologiczne, ale też takie, które po prostu jest bardziej zrównoważone. No i tutaj jest o wspieraniu własnych rolników, kupowaniu lokalnym i tak dalej. No i teraz podsumowując, gdyby system żywnościowy w Polsce, w Europie oparty był bardziej o rolnictwo zrównoważone, to mniejsze by były negatywne skutki tego systemu na kraje globalnego południa. Gdyby na przykład dotacje do rolnictwa nie opierały na, nie, nie sprzyjały masowej produkcji rolnej, której są potem nadwyżki, wiadomo co z tymi nadwyżkami zrobić, no to sprzedajmy je na przykład do Afryki, albo drugi przypadek, oddajmy je w ramach OCE. No,
które kraje specjalizują się w tego typu pomocy, na przykład Stany Zjednoczone, które swoje nadwyżki produkcyjne wysyłają w ramach USAID na przykład, czy poprzez agendę ONZ-u. No, efekt takiej pomocy w krótkim ujęciu jest pozytywny, dlatego że ratujemy ludzi przed głodem. Często to jest faktycznie liczenie konkretnych osób, którym się uratowało życie, ale z drugiej strony poprzez dopływ na lokalny rynek darmowej żywności, ci, którzy robią to zarobkowo, a więc lokalni rolnicy, no po prostu bankrutują. I w następnym roku, kiedy już oni nie zasieją, to w następnym roku znowu będzie potrzebna pomoc, bo rolnicy przestali produkować, bo im się nie opłacało. Zresztą z podobnym mechanizmem mamy do czynienia teraz w Polsce. Jak tłumaczymy sobie, skąd te wysokie masła w Polsce, to wytłumaczenie ekspertów od polskiego rynku rolnego jest bardzo jednoznaczne. Ponieważ w ubiegłym roku rolnikom nie opłacało się produkować mleka na mleko w proszku, z którego się wytwarza masło w Polsce, no to w tym roku zmniejszyli produkcję mleka, no i przy zwiększonym zapotrzebowaniu na rynkach międzynarodowych okazało się, że skoro jest mniejsza podaż, mniej surowców jest na rynku, no to cena idzie w górę i dlatego płacimy za masło 7 zł albo więcej, a nie 5 zł, jak jeszcze było niedawno. Tak to działa nawet na polskich rolników, którzy są relatywnie bezpieczni, dlatego że jednak są otoczeni parasolem ochronnym wspólnej polityki rolnej. Są skupy interwencyjne, są różne sposoby ochrony rolników. W przeciwieństwie do znowu krajów globalnego południa, gdzie tamte systemy, o ile są, to o wiele mniej nakładów na nie jest przekazywane, bo krajów tych nie jest. No Marcinie, właśnie. Ja chcę ci wejść w słowo, bo mamy 5 minut. Są takie pytania, wypowiedzi na czacie, więc krótko może się stosunkuj do nich. Dobrze. No i mamy jeszcze trochę treści ciekawej, więc tak. Dobrze. Okej, więc co do tego mleka w proszku, niestety to nie jest temat naszego spotkania, no ale tak w kilku różnych źródłach czytałem, że tak się to w Polsce robi. Jeśli ktoś ma inną informację, chętnie się dowiem. Na samym końcu będzie kontakt do mnie, to bardzo poproszę o takie informacje. Teraz przechodzimy do podsumowania i ostatniego zadania. Tutaj przechodzę. Posiadacze praw, bo tak pokazywałem to na kwadratach, strzałkach, a chcę jednak, żebyśmy nie stracili z oczu, jak mówimy. Mówiłem o abstrakcyjnej liczbie 800 milionów ludzi i próbujmy to wypełnić treścią. Tutaj te dwa slajdy, które teraz pokazuję, są zaczerpnięte z naszej innej prezentacji o zawłaszczaniu ziemi, ale właśnie dotyczą tych samych osób. Posiadacze praw, czyli kto? No i tutaj wymienione są osoby z Indii, z Peru, czy też aborygenki z Australii. Przejdę do drugiego slajdu. Znowu mamy rolniczki, kobiety uprawiające ziemię z Mozambiku, z Sri Lanki, Hondurasu, kraj, gdzie szczególnie są problemy z łamaniem praw człowieka. A więc mówimy o bardzo konkretnych ludziach i próbujemy połączyć tą koncepcję bardzo, bardzo no, brzmiącą abstrakcyjnie podejścia perspektywy praw człowieka w rozwoju z bardzo konkretnymi ludźmi, którym takie podejście mogłoby pomóc. Jedną rzecz, o której zapomniałem, jeszcze w powiązaniu tych kwestii handlowych z perspektywą praw człowieka w rozwoju. Oczywiście chodziłoby o zwiększenie spójności polityki na rzecz rozwoju, czyli właśnie uwzględnianiu celów, jakie mamy jako ludzkość, żeby całkowicie zlikwidować głód na świecie. To
jeden z celów zrównoważonego rozwoju, żeby te cele, które oficjalnie głosimy, które są szczytne, co do których zapewne większość z nas, no przynajmniej nie ci chciwi, ale większość by się z nim zgadza i utożsamia, no żeby je powiązać z tym jaką realnie prowadzi politykę państwo, czy państwo polskie, czy Unia Europejska. No i teraz zadanie na sam koniec, które nam da takie poczucie, że potrafimy tę nową wiedzę stosować w praktyce. Pytanie brzmi tak, do tego studium przypadku, tutaj za chwileczkę opis jego pokażę. Jak postąpiłyby władze w tym przypadku, gdyby kierowały się perspektywą praw człowieka? I tutaj za chwileczkę pojawi się opis tego przypadku, a na czacie będę prosił o odpowiedzi. Ja przeczytam to. Władze miasta A hipotetycznego chcą realizować prawo do edukacji, postanawiają więc wybudować nową szkołę. W mieście A brak jest jednak wolnych gruntów. Nieopodal centrum znajduje się jednak osada romska, która leży na terenie należącym do tego miasta. Władze miasta postanawiają wysiedlić Romów i zbudować tam szkołę. Argumentują to potrzebą realizacji prawa do edukacji. Romowie zaś twierdzą, że mieszkają tam od stuleci, zanim jeszcze nawet miasto powstało. Hipotetyczny przypadek i takie pytanie, jak postąpiłyby władze, gdyby kierowały się właśnie perspektywą praw człowieka? Proszę o propozycję, jak tak to mogłoby wyglądać, proszę o wpisanie na czacie. Znajdą inne miejsce. To by było jedno rozwiązanie. Zastąpiłyby jedno miejsce innym. Tak. No, różnie to bywa, czasem pozytywnie. Jeśli to jest lepsze miejsce, tak jak proponuje Grażyna, to pewnie tak. Ale też, no właśnie, tak biorąc pod uwagę perspektywy praw człowieka, powołam się na prawdziwy przykład z ostatnich lat z Etiopii właśnie, gdzie władze wysiedlają ludność mieszkającą od dawna na danym terenie, bo potrzebują miejsca na inwestycje i dają ludziom nowe miejsce, zdaniem władz. Natomiast ci ludzie, którzy są wysiedlani, oni argumentują, co z tego, że to miejsce nawet lepsze, ale my tam nie mamy możliwości gospodarowania, bo panują tam całkiem inne warunki, na przykład dla rolnictwa. Nie mamy tam znajomych, nie znamy tam tego terenu, a więc mimo, że lepsze, to i tak dla nas jest gorsze. Dlatego między innymi opierają się temu wysiedleniu. Będą już dwa miejsca. Jeśli ma być według prawa, to święte prawo własności, tutaj mówi Dobrosława. A jeśli demokratycznie i sprawiedliwie, to dużej grupie mogłyby te rozwiązania służyć. Czyli że wszystkim, jak się domyślam. Posłuchajcie, a co byście powiedzieli na takie rozwiązanie, że władze miasta prowadzą inkluzywny, włączający system konsultacji, w którym uwzględnione by były argumenty jednej i drugiej strony i na podstawie tego zachęcają mieszkańców, żeby zaproponowali rozwiązania takie, które by akceptowalne były dla przedstawicieli drugiej strony. A więc nie odgórna decyzja władz w sytuacji konfliktu dwóch społeczności, no bo tak naprawdę możemy tę sytuację rozumieć, ale też wyjście od potrzeb i preferencji obydwu grup. Co byście na to powiedzieli? No właśnie, Monika mówi tak, napisałam, że dogadają się z Romami. Złoty środek. No niekoniecznie to będzie środek, bo może się okazać, że takim rozwiązaniem konsensusowym byłoby to, żeby nie budować szkoły albo całkowicie inaczej podejść do problemu zapewnienia
prawa do edukacji, bo tutaj no, taki jest argument, tak, że chcemy zapewnić prawo do edukacji. No, nie możemy przesądzić, jakiego typu byłoby to rozwiązanie, ale na pewno nie powinno one być no, po prostu rządem większości. Czy to rządem władzy, która ma legitymację, żeby rządzić na danym terenie, ale na pewno nie z pogwałceniem praw tej mniejszości. Tutaj jeszcze czytam odpowiedzi. Niestety często grupy robią na przekór, żeby innej nie było lepiej. No tutaj dobra wola, to pamiętam, też był taki takie odpowiedź, którą wskazywałyście, żeby powiedzieć, co jest potrzebne, żeby były prawa zrealizowane i faktycznie bez dobrej woli wiele nie odbędzie. O ile obie strony mają równy dostęp do konsultacji. No i rzeczywiście tutaj te konsultacje powinny mieć taką formę, która pozwoli faktycznie włączyć się obydwu stronom, a więc zakładając, że jedna część społeczności ma dostęp do internetu, a druga ma gorszy, nie powinny to być wyłącznie konsultacje na przykład internetowe, tak? Czyli żeby realnie dać możliwość włączenia się w podejmowanie decyzji no, tych grup. No i na sam koniec takie przypomnienie, że no, ta instytucja zobowiązana, no to kto to może być? Tutaj przynajmniej trzy takie grupy tych instytucji zobowiązanych. Są to w pierwszej kolejności rządy państw rozwijających się, bo one decydują o tym, co się dzieje w ich kraju i często bez ich udziału nie dochodziłoby do łamania praw człowieka albo bez ich obojętności czy przymykania oczu na łamanie praw człowieka. Więc na pewno w pierwszej kolejności za walkę z głodem odpowiedzialni są realizacje prawa do żywności, odpowiedzialne są rządy państw rozwijających się, które jak wiemy często są bardzo słabe, mają słabe struktury, na przykład dlatego, że nie ściągają podatków, które by mogły opłacić służbę cywilną. Ale z drugiej strony rządy państw wysoko rozwiniętych. Mówiliśmy o tym, że no to społeczność międzynarodowa decyduje się na tą perspektywę praw człowieka w rozwoju, a więc rządy również takich krajów jak Polska. No i właśnie wspólnota międzynarodowa jako całość, a więc nie dwa bloki północ-południe przeciwstawione sobie, tylko no, wspólnota międzynarodowa rozumiana jako coś, co nas łączy na świecie. No i dobrze, tutaj jeszcze trwa dyskusja na temat tego, co zrobić w tym konkretnym przypadku, ale chciałbym zapytać o Wasze pytania, komentarze, wszystko to, co Wam przychodzi do głowy, wiedząc o tym, że nasz czas będzie się powoli kończyć. To ja już się dodam tutaj, bo w miarę na początku webinarium Ania zadała pytanie, o punkt trzeci, czy punkt trzeci może też oznaczać rozwój osobisty? To przywołuję to pytanie. No jak najbardziej. No, to już tutaj, jeśli tak, mówimy o zwiększaniu możliwości wyborów ludzkich. No, ja na przykład uczę się teraz portugalskiego i mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej mi będzie jechać do Brazylii. Czy w ten sposób zwiększają się moje możliwości ludzkie? No, jak najbardziej tak. Czy jest to rozwój osobisty? No jest, uczę się języka. Więc zdecydowanie potwierdzam, że tak. Pytanie dotyczy możliwych konsekwencji zakazu subsydiowania, że całkowity zakaz subsydiów może w konsekwencji prowadzić do sytuacji odwrotnej, czyli że produkcja jest dużo tańsza w krajach południa i północy, a więc, że północ przestanie produkować żywność. No i teraz tak, Europie to nie grozi, bardzo prosto bym powiedział, dlatego że jedną z podstawowych zasad unijnej polityki rolnej, powodów, że ona w ogóle została stworzona, żeby zapewnić Europie samowystarczalność i bezpieczeństwo żywnościowe, to jest bezpośrednio
sformułowane w głównych dokumentach wspólnej polityki rolnej. A więc tutaj samo istnienie europejskiego rolnictwa jest wartością, którą realizuje Unia Europejska. Nie tylko to, że konsumenci mają dostęp do taniej czy też żywności po takich cenach, która jest dostępna, sprawia, że jest dostępna, ale istnienie zdolności produkcyjnych też jest jednym z celów Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki rolnej. Tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, myślę, że w ciągu kilkudziesięciu nawet lat, dlatego że za tym głosują również po prostu wyborcy, szczególnie w krajach, w których jest duży odsetek albo też duża aktywność polityczna rolników. Duży odsetek to na przykład w Rumunii i w Polsce, czy we Włoszech, czy też gdzie siła polityczna jest we Francji. Na pewno nie ma takich pomysłów, poza najbardziej szalonymi jednostkami, żeby Unia Europejska oparła się na imporcie żywności. To nie wchodzi w grę. Myślę wobec tego, że nie ma takiego niebezpieczeństwa. Należy też odróżnić subsydia eksportowe od subsydiów w ogóle, czyli dotacji dla rolnictwa w jakiejkolwiek formie. Te formy mogą być różne. Jednym z takich postulatów często słyszanych, które często głoszone przez organizacje pozarządowe, jest to, żeby dotować rozwój obszarów wiejskich i to jest też już fragment wspólnej polityki rolnej, a więc różne możliwości zarobkowania na obszarach wiejskich, żeby nie wzmagać emigracji ze wsi do miasta, tylko sprawić, żeby na wsi dało się żyć, żeby na wsi można było generować takie dochody, które pozwalają na godne utrzymanie się bez konieczności wyjeżdżania do wielkiego miasta czy do Wielkiej Brytanii. To mówię o polskim przykładzie. To jeszcze pytanie Ani, już się wyświetliło. Czy nie rozleniwimy rolników? No, tak jak mam nadzieję, że to wynikało z tego, co mówiłem, że perspektywa człowieka, którą ja tutaj przedstawiam i proponuję jednocześnie, sprawiłaby, że rolnicy w krajach globalnego południa w dalszym ciągu będą produkować żywność dla swoich społeczeństw. A więc nie chodziłoby o to, żebyśmy my, Europejczycy, dożywiali w jakikolwiek sposób, tylko żebyśmy pozwolili im gospodarować u siebie. Bardzo zbieżna z tym jest koncepcja suwerenności żywnościowej. Temu też ten temat będzie o wiele bardziej uwzględniony w naszych kolejnych webinariach. Suwerenności żywnościowej, czyli w skrócie możliwości decydowania społeczeństw o swoim modelu produkcji i konsumpcji żywności. Czyli żeby zarówno suwerenność żywnościowa, takie możliwości decydowania o swojej żywności, żeby były i w globalnym południu, i w krajach wysoko uprzemysłowionych, takich jak Polska, gdzie niestety, mówię z perspektywy konsumenta, coraz częściej nie mamy wyboru, co kupujemy, bo albo kupujemy tanio w hipermarkecie, albo kupujemy o wiele, wiele drożej, na przykład żywność ekologiczną, a wielu z nas na to nie stać. I to nie jest dobra alternatywa i to nie jest coś, co akceptowaliby ludzie, którym zależy na zdrowej, dobrej, smacznej żywności, a których nie stać na żywność certyfikowaną ekologicznie. To będzie temat, o którym będziemy mówili podczas następnych webinariów, a więc bardzo zachęcam do uczestnictwa. A jeśli ktoś by chciał zapoznać się z webinariami z ubiegłego roku, też są na naszym kanale na YouTubie. Można sobie obejrzeć różne ciekawe tematy, nie tylko żywnościowe. Dobranoc. Dzięki, dobranoc.